strzały w Warszawie. Tragiczny finał interwencji Warszawa. Tragiczny finał interwencji policji. Poszukiwany prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Stołeczni policjanci próbowali zatrzymać mężczyznę, który oddał w ich kierunku strzały. Interwencja skończyła się tragicznie. Mężczyzna prawdopodobnie popełnił samobójstwo, mówi w rozmowie z interią.pl Irmina Sulich, rzeczniczka komendy na Targówku. Policjanci w czwartek po południu otrzymali informację, że przy ulicy Lewinowskiej na warszawskim Targówku przebywa poszukiwany mężczyzna. Funkcjonariusze udali się pod wskazany adres. Kiedy zorientował się o tym poszukiwany, wyszedł w ich kierunku i oddał strzały z broni, mówi w rozmowie z interią.pl Irmina Sulich, rzeczniczka komendy na Targówku. Na szczęście nikomu nic się nie stało, dodaje. Później znaleziono ciało poszukiwanego. Mężczyzna prawdopodobnie popełnił samobójstwo, przekazuje rzeczniczka. Pod wskazany adres przyjechali antyterroryści oraz negocjatorzy policyjni. Obecnie na miejscu przebywa również prokurator, który nadzoruje wszystkie czynności.